plazma, czwarty stan skupienia materii, daje naukowcom ogromne możliwości. Badacze z Katedry Inżynierii Molekularnej Politechniki Łódzkiej opracowali technologię plazmowej modyfikacji powierzchni materiałów, dzięki czemu stają się one superhydrofobowe. Technologia plazmowej modyfikacji polega na tym, że taki materiał wprowadzamy w obszar plazmy i takie działanie plazmy na powierzchnię takiego materiału dokonuje tam rozmaitych zmian chemicznych. To w zależności od tego, co my chcemy uzyskać, co my chcemy zrobić na tej powierzchni, no to dobieramy sobie odpowiednie właśnie prekursory takiego procesu plazmowego, odpowiednie warunki, parametry takiej plazmy i tutaj możemy dokonywać zmian w bardzo szerokim zakresie. Podstawowym zastosowaniem tej technologii jest użycie jej w stosunku do materiałów ceramicznych. Zespół profesora Tyczkowskiego postanowił uporać się z wyzwaniem z życia codziennego, czyli mokrymi kafelkami. Udało nam się tą cieniuteńką powierzchnię, którą nakładamy na takie płytki ceramiczne, przyczepić w sposób chemiczny do tej struktury nieorganicznej takiej płytki na trwałe i tak ustawić, tak utworzyć tą nakładaną powierzchnię, żeby jej nanostruktura właściwie, którą tam wytwarzamy, no i oczywiście skład chemiczny, który jest też tutaj bardzo ważny, doprowadziły do tego, że właśnie w taki stan super hydrofobowości uzyskamy, czyli stan, w którym właściwie ta powierzchnia jest całkowicie niezwilżalna i kropelki wody bardzo chętnie z tej powierzchni sobie spływają. Mało tego, że nie pozostawiając po sobie śladu, to jeszcze zabierając wszystkie zanieczyszczenia, drobiny, które się tam mogły na takiej powierzchni znaleźć. To jest ta właśnie zasada tego stanu superhydrofobowego. Równolegle do badań nad modyfikacją struktury płytek ceramicznych naukowcy użyli technologii również do innych materiałów. Po niewielkich zmianach parametrów procesowych zastosowano plazmę także na tkaniny. Ta obróbka, którą robimy na powierzchni, to jest w skali nanometrowej. To nie wpływa nawet na kolor tkaniny, nie wpływa na właściwości mechaniczne. Wpływa tylko na to, że taka tkanina, która na początku chłonie wodę, czy w ogóle się zwilża wodą, staje się absolutnie odporna na to. Tam kropelki wody mają ten kontakt minimalny i spływają jednocześnie, nie zmieniając przepuszczalności takiej tkaniny, na przykład dla gazów. Technologie te wykorzystano także do stworzenia całkowicie niezwilżalnego puchu gęsiego testowanego pod postacią kombinezonów przez Narodową Wyprawę na K2. Zespół profesora Tyczkowskiego przyszłość zmienionych plazmowo materiałów widzi przede wszystkim tam, gdzie stawia się ogromny nacisk na sterylność. Taka ceramika, takie kafelki, które nie tylko w kabinie prysznicowej, ale nawet bardziej chyba w jakichś chociażby salach operacyjnych, tam gdzie one są wykorzystywane już w jakiś profesjonalny sposób, przygotowanie ich tak, żeby tam one się nie brudziły, nic na nich nie osiadało, były bardzo łatwe do oczyszczenia i do spłukania, to jest chyba rzecz bardzo, bardzo ważna. Nie pozostaje nam zatem nic innego, tylko czekać, aż zmienione plazmowo materiały na stałe zagoszczą w naszym życiu. Thank you.